Ale pan też wypowiadał się przed sezonem i w trakcie sezonu. Tak pokazuje pan, że pan chciałby, żeby Arka jednak grę prowadziła. Pan nie należy do tych trenerów, którzy mówią, oddajmy piłkę rywalowi. Posiadanie to nie wszystko. Ale mieliśmy dzisiaj kilkanaście otwarć krótkich. Można było szybciej grać piłką od jednej strony do drugiej. Podejmować pojedynki jeden na jeden. No dzisiaj dla mnie Bartek Jumaniak to po prostu był piłkarz, który było widać, że po prostu kocha to, co robi i jeden na jeden wjeżdża jak w masło, podejmuje pojedynki i o to powinno chodzić. I ja takiego piłkarza, może Łukasz Zarandia dwa razy jak po swoim wejściu, ja takiego piłkarza dzisiaj nie miałem. Bojaźliwość, nerwowość, niedokładne podania, straty. No nie wierzę, że tak doświadczony piłkarz jak Adaś na przykład dzisiaj może zagrać taki mecz. To jest dla mnie niewiarygodne.